Cześć. Witajcie po wakacyjnej przerwie. Witamy po przerwie, no i wracamy z tygodniówką. Wypoczywaliśmy, ale trochę się jednak działo w branży. I to nie tylko na naszym kontynencie, nie? Darujemy wam te dwa tygodnie, przez które nas rzeczywiście nie było, bo tych newsów by się uzbierało całkiem sporo. Tak, byśmy nudzili po prostu. Natomiast pogadamy o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. A w zeszłym tygodniu były premiery kilku telefonów, mniej albo bardziej interesujących to, jak wybierzecie tak naprawdę. Niewiele z nich niestety będziemy w stanie kupić tutaj u nas w Polsce, dlatego że większość premier to premiery, które są dedykowane dla poszczególnych rynków pozaeuropejskich właściwie. No tak, ten, który mnie akurat najbardziej zainteresował, no u nas nie będzie dostępny. Mowa o Galaxy S8 Active. Fajny telefonik, rzeczywiście wzmocniony, jeżeli chodzi o specyfikację, jest stosunkowo podobny do S8. No w zasadzie. Ma większą baterię o 1000 mAh. I płaski ekran niezakrzywiony. I ma płaski ekran, a niezakrzywiony. Ma dodatkowo jeszcze certyfikat ten militarny amerykański, który mówi o tym, że no, będzie można go bez większego ryzyka upuścić teoretycznie. Teoretycznie, no między innymi chyba właśnie dlatego ma płaski ekran, który po prostu jest może nieco bardziej odporny na stłuczenie. Tak, ten pozaokrąglony jest bardzo fajny wizualnie, jest bardzo sympatyczny w użytkowaniu. No, łatwiej go stłuc. Natomiast znacznie łatwiej go stłuc niż smartfona czy ekran, który jest chroniony jednak bocznymi czy listwami, czy nawet ramką, no, ta ramka trochę już daje zawsze. No ale niestety u nas go nie będzie, tylko amerykańska sieć to jedna, AT&T. To znaczy on prawdopodobnie się może pojawić w innych amerykańskich sieciach również, ale poza Stanami raczej nie, zresztą poprzednik też tak samo. No, tak było podobnie. Tu się nic nie zmieniło. W sumie ciekawe, dlaczego tak robią, ale nigdy się nad tym nie zastanawiałem, prawda? Nie, jest to chyba zbyt dobry wybór, a szkoda, dlatego że jednak bardzo wielu użytkowników oczekuje, że uda się u nas w końcu kupić smartfona, który będzie miał całkiem niezłą specyfikację, a do tego będzie troszeczkę trwalszy niż te flagowce, które są dostępne. Ja bym się nie obraził, gdybym mógł go kupić, no ale cóż, nie mogę, no chyba że pojadę do Stanów i tam podpiszę umowę, ale po co? Drugie urządzenie, które również w Polsce się raczej nie pojawi, to Sharp. Sharp, który był dosyć długo wyczekiwany ze względu na to, że jest to kolejny smartfon z dużym wyświetlaczem, czyli takim wypełniającym, mającym dobry stosunek. Prawie bezramkowy panelu. Jest bardzo podobny do tego smartfona, o którym już mówiliśmy. Do Essentiala. Do Essentiala, dokładnie, PH1. Tego, którego zaprojektował ponoć sam Andy Rubin. Ale jest jednak inny ze względu na to, że na przykład ma inną rozdzielczość wyświetlacza. Przedziwną zupełnie, bo to jest 1080x2040. A mniejszą niż tamten, nie? Tak. Słabszy jest. Poza tym, o ile Essential ma rogi ekranu górne zaokrąglone, ten ma po prostu ścięte, jest to chyba jedyny smartfon w tej chwili na rynku, który ma tego typu design ze ściętym wyświetlaczem na rogach obudowy. Smartfon jest dosyć sympatyczny, to nie jest zła specyfikacja, no, jest tam nowy wyświetlacz Sharpa, to jest IGZO. Jest para aparatów 8 plus 12 megapikseli. I będą dwie wersje. Jedna będzie ze Snapdragonem 630, druga ze Snapdragonem 660. Jedna będzie miała pamięć mniejszą, bo zestaw, jeżeli dobrze pamiętam, 4 GB RAM, 64 GB flesza. Druga będzie miała 6 GB RAM i 128 GB pamięci flash. No i ceną się będą oczywiście różniły również. A ceny podali? Pamiętasz? To znaczy tak, przeliczałeś. W newsie podałeś, że jeden będzie kosztował 1340 bodajże, a drugi 1875 zł. No pod warunkiem, żebyśmy je mogli sprowadzić, bo z tym raczej, no, raczej będzie krucho, będzie go. To jest, słuchajcie, dziwna premiera, dlatego że to jest premiera japońskiego telefonu w Chinach. Sharp w tej chwili ma dosyć mieszany kapitał udziałowy, między innymi dosyć duże udziały, ma jedna co najmniej duża chińska firma. I premiera była przedziwna, dlatego że trudno ją było znaleźć zarówno na chińskiej stronie Sharpa, która w tej chwili, jeżeli ją przypadkiem zupełnie znajdziecie, zawiera właściwie tylko tego smartfona. Trudno było, właściwie niemożliwe było znalezienie specyfikacji na stronie japońskiej z kolei Sharpa, ponieważ jest najwyraźniej telefon, który na razie nie jest planowany w Japonii.
jest to rzeczywiście przynajmniej w tym momencie urządzenie planowane wyłącznie dla Chin. Ale rynek chiński jest tak ogromny, że on wchłonie w zasadzie każdą ilość wszystkich modeli, także tak, prawdopodobnie nie ma się co Sharpowi tak dziwić. Mieliśmy coś jeszcze z premier? No tak, Lenovo nowe jest. K8 Note. Jest rzeczywiście nowe Lenovo K8 Note. On w Indiach zadebiutował, to jest kolejny smartfon, który wylądował w podobna Indiach. Sytuacja jak z Sharpem, z tym, że mamy Indie. Jest o tyle ciekawym urządzeniem, że to jest pierwszy smartfon chyba w ogóle na rynku z tym Mediatekiem Helio X23. Tak, oni to podkreślają, że nie są pierwsi. To jest procesor 10-rdzeniowy. Pan tłumaczył bardzo fajnie, bo oglądaliśmy premierę rzeczywiście, ona była transmitowana. Można było sobie streama obejrzeć. Smartfon jest 10-rdzeniowy, część rdzeni jest przeznaczona na pracę taką spoczynkową, normalną, zwykłą, tak jak telefon zazwyczaj pracuje. Dodatkowe są przeznaczone dla dodatkowego obciążenia, wtedy kiedy korzystamy z wymiany danych, kiedy korzystamy z LTE, kiedy oglądamy film. Natomiast do zadań specjalnych, do gier są dodatkowe dwa rdzenie, które załączają się wtedy, kiedy telefon potrzebuje ekstremalnej wydajności. No i wtedy bateria niestety dosyć szybko znika. Ale tam bateria chyba też jest dość spora, nie? O ile dobrze pamiętam. Baterii, powiem szczerze, nie pamiętam. Podejrzewam, że jest około 4000, bo w tej chwili to jest 3,5 albo, że właśnie specyfikacje macie w opisie, także możecie sobie sprawdzić. Ale z tego, co pamiętam, to tam bateria jakaś też w miarę konkretna była wsadzona. Jest to 5,5 cala, 13 megapikseli jest z przodu aparat. Z tyłu jest też para aparatów, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba 13,8. No i co najważniejsze, ten telefon nie jest jakoś tam specjalnie drogi, bo po przejrzeniu, oczywiście mówimy o cenie bez naszych podatków, tak, no bo tutaj wiadomo, że wzrosł, ale on tam 700 parę złotych? 735, niecałe 800 złotych w każdym razie. Biedniejszą pamięcią, obie wersje mają 3 GB pamięci RAM, natomiast różnią się pamięcią flash. Tak. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba 32 i 64, ale w tej chwili głowy nie dam. Sprawdźcie w specyfikacji, jeżeli tak, możecie. Tak, no po to podajemy linki, żebyśmy teraz nie musieli zgadywać. 730-740 zł kosztuje ta wersja biedniejsza. Nieco droższa jest ta wersja troszeczkę bardziej zaawansowana, to jest wersja z większą pamięcią po prostu. No ale to nadal jest, mówimy o raczej. Są to kwoty nieduże. Urządzenie jest całkiem atrakcyjne, z tym, że no też ciężko będzie prawdopodobnie znaleźć u nas gdziekolwiek. Podejrzewam, że Amazon, bo skoro Amazon w Indiach sprzedaje, to pewnie... Amazon jest autoryzowanym dystrybutorem. Tak, jedynym, na razie jedynym. Jeżeli dobrze pamiętam, od 18 sierpnia będzie można ewentualnie na Amazonie indyjskim smartfona dostać. No tak, a... Poza tym jest masa drobiazgów, między innymi w tym tygodniu LG na przykład ogłosiło... No właśnie, o tym chciałem powiedzieć. No to dawaj. Zbliżają się targi IFA. Na targach IFA LG pokaże nam V30. No i właśnie o tej V30 producent nam dozuje informacje. Najpierw podali, że będzie ten rozciągnięty słynny wyświetlacz Full Vision, no ale to było jakby oczywiste, natomiast trochę mniej oczywiste było to, że zniknie ten dodatkowy ekranik na górze. No oczywiście zniknie, bo będziemy mieli Full Vision, to po co nam ten dodatkowy? No i wczoraj podali, że będzie ulepszony aparat fotograficzny. Pamiętasz, co tam zmienili? Dali jasny obiektyw, to będzie rzeczywiście jaśniejszy, to będzie też, jeżeli nic LG nie wyprzedzi, to będzie to pierwszy smartfon z aparatem z przesłoną 1.6 rzeczywiście. Adam napisał w newsie, jak zajrzycie przypadkiem naszych newsów, Adam tam użył takiego fajnego słowa haptyka. To ja dzisiaj nawet sprawdziłem tą firmę, która dla LG tą haptykę robi. To nie jest, słuchajcie, nic nowego ani nic dziwnego. To jest po prostu coś, co gracze znają pod nazwą Force Feedback na przykład i mają właściwie w każdym padzie. Jest to dostosowanie wibracji, jakby wzmocnienie wrażeń płynących z odbioru multimediów przez wibracje, dlatego że niewiele jest innych środków. Ja zajrzałem, tak jak już wspomniałem, do tej firmy, która się tym zajmuje i tam poza tym, że multimedia, gry, w których oczywiście, nie wiem, czy strzały, czy jakieś kroki, czy zamykanie drzwi, czy jakieś trzaśnięcia, to poza tym jeszcze mają tam masę filmików i najczęściej muzycznych, w których rzeczywiście muzyka jest podkreślana drganiami dokładnie. Nie jest to, słuchajcie, ani nic nowego, ani nic wyjątkowego, także to...
to akurat nie jest rzecz, która się nadaje do chwalenia się przed premierą kolejnego planu. Ja tu widzę jedną rzecz, no można się trochę pochwalić, bo to będzie też działało, będzie też wykorzystywane w interfejsie, czyli będziemy mieli jakby takie poczucie fizycznego obcowania z klawiszami wirtualnymi na ekranie, co już mi się zaczyna podobać, bo fajnie by się na przykład pisało na klawiaturze, gdyby się dało w jakiś sposób, nazwijmy to, czuć te przyciski, tak jak się kiedyś czuło gumowe przyciski na starych Ale Nokiach, nie? Ale nie da się czuć te przyciski. No, będzie tak jakieś takie wrażenie. Które są do tej pory, gdzie można sobie ustawić wibracje na klawiaturze. Adam, no dałoby się, gdyby ci wyświetlacz wibrował punktowo. No wyświetlacz tak, nie będzie wibrował ale punktowo. Może, tutaj, ja cały czas wierzę w producentów. Nie, ale nie ma takiej możliwości fizycznie po prostu. No. No ja sobie zdaję sprawę, że fizycznie nie ma, ale może by się coś udało tu wystrugać. Kurczę, ja teraz muszę chwilę się skupić, bo jedzie za nami straż pożarna i się zastanawiam, którędy ona będzie chciała jechać. Tymczasem ja wam powiem tylko wspomnę. Dobra, jedzie boczkiem. Dobra, panowie strażacy, pozdrawiamy serdecznie. Pojechali chłopaki albo do pożaru, albo wyciągać wodę skądś, a może drzewa usuwać. Pewnie tak. Ostatnio drzewa. Tak, fajny myśmy Saigon. Nie wiem, czy macie też takie tajfuny jak u nas, ale tutaj po prostu co noc właściwie kładą się drzewa, takie porządne, duże drzewa. Niektóre znacznie starsze od tych, które w Puszczy Białowieskiej też się kładą. Dobrze, wróćmy do naszej tygodniówki. Mamy zapowiedź w amerykańskim FCC Nokii 3030, jakże ona 3030? No ta, co teraz wróciła, ta stara, kultowa, pancerna, niezniszczalna, no, która teraz wróciła. I 3030 rzeczywiście ma się pojawić z 3G. Momentalnie się pojawiły u nas zdania, a po co? No powiem szczerze, nie wiem po co. Będzie z 3G po prostu. No. No po to, żeby ktoś, kto chce mieć taki telefon szpanerski, hipsterski i tak dalej, mógł jednak sobie z tego internetu chociaż w minimalnym stopniu skorzystać, chociażby e-maile przejrzeć. Aczkolwiek nie wiem, jak na takim ekranie. Nie na takim ekranie. Nie, ale awaryjnie lepszy taki klientem, ekran niż żaden. No. Nie z takim klientem w przeglądarki internetowej to się po prostu nie uda. Myślałem przez pewien czas o wymianie danych, ale co ściągać na 3030, słuchaj? No dobra, to jeszcze możesz sobie z niej modem, może będzie możliwość, jeżeli tak? Miałaby funkcję modemu, to wtedy jest to jakiś pomysł. Jak obstawiacie, zapomną o tym, czy dadzą? To jest dobry punkt. Bo... Znaczy, to jest chyba jedyny sensowny argument za tym, żeby ona 3G miała. No bo jakiś czas temu iPhone to zrobił i wyszło im całkiem prosty nic telefon, który może być modemem. No i wystarczy w sumie. O jeszcze jednych premierach zapomnieliśmy. Są jeszcze dwa telefony, słuchajcie, Panasonic i Eluga. To też są takie smartfony, które w Polsce się nie pojawią, ale ja wspominam dlatego, że wyleciały nam kompletnie z głowy. Są dwa, w A3 i A3 Pro, dobrze pamiętam? Tak, specyfikacje, linki do specyfikacji macie poniżej, także sobie 2, możecie obejrzeć. 5,2 cala, w HD, pamięć też 32,64, chyba 3 giga RAM, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 3. 4000 mAh bateria. No i znów Indie, nie? Znowu czy Chiny? Indie. No tak, ale no, znów, to nie u nas. Ale u nas będzie może coś innego. Asusy się rzuciły. Pojawiło się, słuchajcie, też bardzo fajny przeciek, taki jeden z tych takich fajniejszych, bo Asusy się pokazały we francuskim sklepie Asusa. Normalnie na firmowej stronie producenta, tam gdzie można sobie telefony kupić, bam, przedpremierowe telefony się pokazały i to sztuk, raz, dwa... Pięć co najmniej. Pięć. Pokazała się czwórka jedna, no, pokazała się niestety czwórka dzisiaj już te strony zniknęły, już jest 404 dzisiaj. To znaczy, słuchajcie, tutaj ja bym zalecał sporą ostrożność. Dzisiaj jeden z naszych stałych userów, Zadziur, zauważył, że wymiary wyświetlacza w jednym z tych modeli troszkę nie odpowiadają wymiarom całości smartfona i ma rację. Uważajcie, dlatego że tak, no te specyfikacje są bardzo szablon. Wstępnymi specyfikacjami. Możliwe, że jeszcze tam nie wszystko wprowadzili. Oficjalne specyfikacje, ale jeszcze nie sprzedażowe. W związku z tym prawdopodobnie edytor sklepowy Asusa po prostu narobił kupę błędów. Będą one u nas poprawione w momencie, kiedy się tak, będziemy wiedzieć, no, bo na razie mamy to źródło, jakie mamy. Lepsze takie źródło niż żadne w końcu źródło producenckie. No i wyraźnie ktoś za wcześnie nacisnął enter. Uważajcie no tam, jeżeli chodzi o rozmiary, uważajcie, jeżeli chodzi o typy matryc, dlatego że wyobraźcie sobie, że w tej samej specyfikacji występowały matryce IPS TFT i matryca AMOLED. Przy tym samym telefonie, no, przy tym pytanie, samym która będzie, tak? W związku z tym to są rzeczy, które jeszcze się nadal mogą w każdej chwili pozmieniać. Także no, trzeba trzymać rękę na pulsie, ale pamiętajmy, te Asusy dopiero zostaną zaprezentowane, więc tak jak
One są ładne, kolorowe, one są takie jak zazwyczaj Asusy są. Jest również tak jak zazwyczaj, że każdy z tych modeli jest przynajmniej masa wersji. W dwóch wersjach. Oj, kochamy Asusa za to po prostu. Część tych wersji mieliśmy już wcześniej w katalogu, czy część tych modeli, tylko że w innych wersjach. W innych wersjach trzeba zwracać na ten numerek, który jest po nazwie tam ZC, ZE i tak dalej. W związku z tym, jak policzyć wszystkie, które się pojawiły w tym sklepie Asusa, to będzie ich przynajmniej 7. Natomiast jeżeli chodzi o serwisy, to zazwyczaj podawały 4 do 5 w porywach, bo niektórzy znaleźli, niektórzy nie znaleźli. Ja siedziałem wczoraj po 16 i wyszukiwałem, co ten Asus tam znalazł, to opublikował na stronach i rzeczywiście wydaje mi się, że znalazłem wszystko. No, część jeszcze mogło być po prostu niezatwierdzone i się nie pokazały. No, wiemy to, co się pokazało, tak? Jacek wyłowił, to możemy być pewni, że wyłowił wszystko, co było na widoku. Dzisiaj już tych rzeczy nie było na widoku, więc możliwe, że... No, ale Asus, warto zaglądać tam do nich. Asus zaprasza na premiery, jest znana data, już jest zaproszenie od Asusa, także będzie relacja, słuchajcie, z Berlina. No nie, do Berlina nie mam. Zaproszenie jest na wrzesień dopiero. Zaproszenie... Ja, znaczy w Berlinie myślisz, że nie pokażę. No, na razie na temat Berlina jeszcze nic ja nie wiem. Ja podejrzewam, słuchajcie, że na IFA w Berlinie pokażą część. No chyba część, te, co teraz kolejna premiera taka oddzielna będzie dla tych rzeczywiście tak, modeli. Tak, które... jakiś fotograficzny na pewno, bo tam jest w tym zaproszeniu sporo gadania o fotografii, więc no czekamy, czy mamy rękę na pulsie. Pewnie będzie jakiś mocno fotograficzny Asus, a na razie no to taką chyba najgłówniejszą premierą będzie Zenfone 4, tak, który wygląda prawie tak jak trójka, a trójka była bardzo ładnym telefonem, co tu dużo mówić, także też może być dobrze, tylko że znowu pogubimy się w ilości wersji, słuchajcie. Ja już po prostu dostaję kręćka. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to znaczy w Jotafon, który wyskoczył znowu w jakichś zdjęciach, które diabli wiedzą skąd są, wyglądają... No są z jakiegoś klubu miłośników Joty. Wyglądają przekonująco. Dobrze wyglądają. Słuchajcie, ja wiem, że nie jesteście zainteresowani tego rodzaju smartfonami. Ja akurat jestem, ponieważ lubię czytać. Kurczę, natomiast no, e-ink z tyłu smartfonu to jest fajne rozwiązanie, tylko nadal jest niestety w tej chwili jeszcze i mało używane i drogie. No może tym razem mi się uda to dopracować i rzeczywiście będzie działało. Oczywiście o ile w ogóle ten smartfon powstanie, bo z Jotą w tej chwili tak, no, może być się, bardzo różnie. Nic nie wiadomo. Dokładnie. No dokładnie. Są Rosjanie, to są Chińczycy. Tam zawirowania właścicielskie cały czas jakieś są, tam jakieś procesy w tle się pojawiają. Długo by o tym opowiadać, ale jest straszny mętlik z tą firmą. A przy okazji jeszcze, wybaczcie, będę złośliwy. Adam mówił troszeczkę na temat V30 od LG, która będzie miała całkiem niedługo premierę. Był przeciek taki, poza tymi oczywiście informacjami jak najbardziej oficjalnymi, tymi, że przysłona 1.6, tymi, że... haptyka będzie miała. To jeszcze do tego wyskoczyły zdjęcia. Jakiś tam klub wideoblogerski dostał te smartfony i nie bojąc się, zupełnie się nie bojąc, że LG ich pokazali twarze. Pokazali twarze, pokazali smartfony i wy wyobraźcie sobie, że LG ich nie pozwało. A te zdjęcia... Ja podejrzewam, że LG jeszcze im zapłaciło, żeby te telefony pokazali, ale dobra, się, nie wnikam. Że na miejscu producenta, słuchajcie, przynajmniej zapewniłbym im dobre aparaty fotograficzne, a te zdjęcia z tej sesji, jak oni pokazują te smartfony, wyglądają jak robione ziemniakiem. O Jezu, no wszystkie zdjęcia z przecieku wyglądają jak robione ziemniakiem. Cholera, mamy takie świetne kamery w telefonach, a nadal te zdjęcia, wszystkie zdjęcia praktycznie z przecieków są tak nędzne, że o Jezus. Rozumiecie, nie wiem, producent zrobił masakra. Nieoficjalną... To musi tak wyglądać, taki ale za pozwoleniem, nieoficjalne, ale za pozwoleniem przeciek, zrobił to w paskudnej jakości. A tu wszystko się zaczęło od tego słynnego przecieku z iPhone'em znalezionym w toalecie. I od tamtej pory mamy festiwal topornie wykonanych zdjęć kartoflem, ale przecieki są, były i myślę, że będą. To znaczy tutaj problem dla mnie jest to jest grubymi nićmi, to jest ewidentnie no, przeciek robiony ten przez LG. Akurat tak. No. Można było to zrobić w dobrej jakości zamiast przecieku. Dobra, ty zostawmy, bo zaraz nam powiedzą, że kurczę, jedziemy po tamtych, dlatego że myśmy nie dostali tych telefonów. No tak, jesteśmy na was źli, drogi LG. Moglibyśmy dostać te telefony, my byśmy zrobili profesjonalny przeciek, spoko, dałoby. Wow. Byśmy zrobili taki przeciek, jakiego jeszcze świat nie widział. Nie robilibyśmy zdjęć kartoflami. Także LG, pamiętajcie, to do was. No jeszcze tak wracając, bo tak trochę gadaliśmy o tej Jocie, jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz.
Pamiętasz Vertu? Vertu się likwiduje, zamyka, ale do tego stopnia się zamyka, że muzeum sprzedają. Sprzedają muzealną kolekcję. Całą kolekcję swoich wszystkich konstrukcji, prototypów wystawili. Na teraz, na dzisiaj już jest prawie 60 tysięcy funciaków do zapłaty za tą kolekcję. Aukcja się kończy niestety dzisiaj, także już nie zdążycie, myślę, kupić. To ma wartość wyłącznie muzealną. Kolekcjonerska, ale myślę, że ktoś zrobi na tym dobry interes, bo po prostu to będzie raz, że pamiątka, a dwa, to będzie tylko drożeć. To jest nie najgorszy pomysł, no, żeby sobie zafundować, jeżeli się ma zbyt wiele kasy. Tak, no, jako lokata kapitału, po prostu. Na dzisiaj, słuchajcie, kończymy. Tak. Więcej rewelacji nie mamy. Trwa sezon ogórkowy, nic fajnego się tak naprawdę nie dzieje. Idziemy licytować kolekcję Vertu. Chyba ty. Nie dajcie się zrobić, moi drodzy, w balona. No nie dajcie, inwestujcie bądź. Trzymajcie się, do przyszłego tygodnia. Do zobaczenia. Może będzie coś więcej, coś ciekawszego. Do zobaczenia, na pewno będzie, ale to zobaczymy. Wypoczywajcie, dopóki macie lato, dopóki jest słoneczko. Mamy długi weekend, w związku z tym jest okazja. Może im powiemy. Słuchajcie, no na pewno będzie, bo będzie premiera Nokii w przyszłym tygodniu. Chyba Nokia 8, o ile dobrze pamiętam. I cóż, i będzie tam nasza przedstawicielka, będzie relacja, zapraszamy już teraz. Specyfikację już znamy. No, macie ale kurczę, fotki z premiery są najważniejsze, no premiera to podstawa. A, będą tam te dwa aparaty, jeden czarno-biały, drugi kolorowy. Widzicie, nie możemy się zamknąć. No. Cześć, zmykaj, idźcie sobie. Cześć, do zobaczenia. Cześć.